Dzień dobry. Szanowni Państwo, w poprzednim filmie o wzmacniaczach beztransformatorowych omówiliśmy sobie pokrótce konfigurację wzmacniacza według Juliusza Fatermana. Dzisiaj chciałbym omówić artykuł napisany do Journal of the Audio Engineering Society nosi ten artykuł tytuł A Practical Commercial Output Transformer less Amplifier i został napisany w październiku 1956 roku. Trzeba pamiętać, że wzmacniacze Juliusza Fattermana pojawiały się fizycznie w kilku wersjach. Tutaj możecie zobaczyć skan z Audio. 1982 roku z października, gdzie przedstawiono ranking wzmacniaczy, zdjęcie wzmacniacza hotel 1, Jusza Patermana i dalej mamy też przybliżenie parametrów technicznych. Teraz chciałbym omówić konstrukcję z 1954 roku. Na podstawie tego opisu można stworzyć własny wzmacniacz OTL w konfiguracji Fatermana. To jest drugi z artykułów pana Fatermana napisanego do tego periodyku. Po ukazaniu się pierwszego z nich redakcja dostała mnóstwo pytań dotyczących tego wzmacniacza. W związku z tym pan Juliusz postanowił napisać drugi z tych artykułów wyjaśniający podstawy projektu oraz zasadę działania tego wzmacniacza. Aby przejrzeć Podstawową konstrukcję wzmacniacza należy się odnieść do tego rysunku. Znamy ten rysunek z poprzedniego filmu. Pentoda V1 działa jako wzmacniacz napięciowy o dużym wzmocnieniu i jest bezpośrednio połączona z lampą odwracacza fazy V2. Rezystor katodowy V2 jest podłączony do masy przez obciążenie, którym może być 16 omowa cewka drgająca konwencjonalnego głośnika. Napięcie sygnałowe wytworzone na rezystorze anodowym V2 jest przykładane między siatką a anodą lampy wyjścia. Wyjściowej V3. Podobnie napięcie sygnału przesunięte o 180 stopni w fazie, wytworzone na rezystorze katodowym V2, jest przykładane między siatką a anodą lampy wyjściowej V4. Stopień wyjściowy lampy są połączone szeregowo i spolaryzowane do pracy w klasie B1. Obciążenie wyjściowe jest połączone stroną wysoką z katodą V3 i anodą V4, a stroną niską z masą. Każda z lamp wyjściowych ma własne zasilanie, które składa się z metalowego prostownika X i kondensatora C. Ze względu na zrównoważony charakter obwodu wyjściowego, przez obciążenie nie przepływa stały prąd. Teraz o sprzężeniu zwrotnym. Potencjometr, jako bocznik do obciążenia, ma swój suwak w obwodzie katody lampy wzmacniacza napięciowego V1. Kiedy suwak potencjometru znajduje się na masie, nie ma ogólnego ujemnego sprzężenia zwrotnego i uzyskuje się pełne wzmocnienie wzmacniacza. Z suwakiem po wysokiej stronie obciążenia występuje 100% ujemnego sprzężenia zwrotnego, a wzmocnienie wzmacniacza jest zasadniczo równej jedności. Ze względu na minimalną liczbę elementów przesuwających fazę we wzmacniaczu, można wykorzystać duże ilości ujemnego sprzężenia zwrotnego. Autor skonstruował wzmacniacze tego typu ze sprzężeniem zwrotnym aż 60 dB bez żadnych oznak niestabilności. Napięcie sterujące. W tym obwodzie lampy wyjściowe działają jako wtórniki katodowe, a zatem wymagają dużych napięć sterujących z odwracacza fazy. Jak faktycznie działa ten obwód, omówiliśmy w poprzednim filmie. W przypadku tego typu odwracacza fazy napięcie sygnału na opornikach anodowym i katodowym jest zasadniczo tej samej wielkości co napięcie wejściowe do lampy. Normalnie wymagałoby to dużego napięcia wyjściowego z lampy wzmacniacza napięciowego. Na szczęście, ponieważ obciążenie głośnikiem znajduje się również w obwodzie wejściowej lampy odwracacza fazy i we właściwym sensie, aby zapewnić dodatnie sprzężenie zwrotne, wystarczy znacznie niższe napięcie. W rzeczywistości napięcie sygnału na wejściu lampy odwracacza fazy nie musi być dużo większe niż ustalone napięcie polaryzacji lamp mocy, aby uzyskać maksymalną moc wyjściową. Dodatnie i ujemne sprzężenie. Cechą tego wzmacniacza, jak widać na tym rysunku, jest to, że obciążenie wyjściowe jest podłączone do obwodów wejściowych wszystkich lamp umieszczonych we wzmacniaczu w celu uzyskania zarówno dodatniego, jak i ujemnego sprzężenia zwrotnego. Osiągnięto to bez użycia jakichkolwiek reaktywnych komponentów, które mogą powodować niepożądane przesunięcia fazowe, innych niż samo obciążenie. W przypadku dużych współczynników ogólnego ujemnego sprzężenia zwrotnego, wzmocnienie wzmacniacza powinno być wysokie w interesującym zakresie częstotliwości. Większość wzmocnienia uzyskuje się w stopniu wzmacniacza napięciowego. Używając lampy 6BA8 z rezystorem anodowym 1,8 MΩ można uzyskać wzmocnienie napięciowe 1200. Całkowite wzmocnienie odwracacza fazy i lamp wyjściowych może być większe lub mniejsze od jedności, w zależności od liczby i rodzaju lamp użytych w stopniu wyjściowym, a także od impedancji obciążenia wyjściowego. Zasilacz. Aby możliwe było uzyskanie dużych mocy z końcówki mocy w klasie B1, stabilizacja jej zasilania musi być dobra. Wymaga to zasilacza o niskiej impedancji. W tym układzie autor uznał, że najbardziej praktycznym sposobem osiągnięcia tego celu jest zastosowanie oddzielnego zasilania dla każdej połowy stopnia wyjściowego. Ze względu na dużą ilość dostępnego ujemnego sprzężenia zwrotnego, zasilacze dla stopnia wyjściowego są niezwykle proste, a każdy z nich składa się z półprzewodnikowego prostownika i kondensatora. Gdyby bez sprzężenia zwrotnego napięcia tętnienia na cewce drgającej wynosiło 1V, to przy 60 dB sprzężenia zwrotnego tętnienie zmniejszyłoby się do 1mV. Tak naprawdę wzmacniacz można traktować jako filtr elektroniczny dla tych dwóch zasilaczy. Jednym z zarzutów wobec oryginalnego wzmacniacza, czyli tego wzmacniacza z pierwszego artykułu, było to, że nie był odizolowany od sieci zasilającej. Uznano to za poważne, ponieważ gdyby wzmacniacz był używany z wyjściem liniowym źródła, zawsze istniało zagrożenie porażeniem. Aby naprawić tę wadę, zaprojektowano specjalny transformator zasilający do użytku z niniejszym wzmacniaczem. Ten rysunek Przedstawia obwód kompletnego wzmacniacza mocy ostatecznej postaci. I tutaj, panowie redaktorzy, dopisali uwagę, że od czasu dostarczenia tego artykułu, panu Futtermanowi przyznano patent USA nr 2773136. Data wydania 4 grudnia 1956 roku. I ten patent obejmował cechy tego wzmacniacza. Teraz możecie zobaczyć, jak ten wzmacniacz wyglądał na przedstawionych tutaj zdjęciach. Lampa, 6BA8 jest wykorzystywana jako kombinacja wzmacniacza napięciowego i odwracacza fazy. W stopniu wyjściowym zastosowano 10 lamp typu 12B4A. Prostowniki z zasilacza to elementy germanowe 1N158 pokazane na samacie lub prostowniki selenowe typu 6S2 typu RASEPTOR o wartości znamionowej 500 mA przy 156 V. Transformator zasilający jest specjalnym podzespołem o niskiej impenancji, której zarówno uzwojenie pierwotne, jak i uzwojenie 130V, które dostarcza prąd anodowy do lamp mocy mają rezystancję dla prądu stałego mniejszą niż 1,5 OMA. Jest to niezbędne, aby można było sprostać dużym wymaganiom prądu, które Stawia się zasilaczowi, gdy odtwarzane są duże natężenia dźwięku z sygnału źródłowego, rezystory ograniczające przepięcia. Aby początkowy impuls ładowania kondensatorów elektrolitycznych 600 mikro o filtrze zasilacza nie uszkodził prostowników podczas pierwszego włączenia wzmacniacza po dłuższej bezaktywności, szeregowo z prostownikami włączono rezystor ograniczający przepięcia i rezystor ma wartość 300 ohmów. Zadaniem przekaźnika Sigma typu 11F jest zwarcie tego rezystora, gdy napięcie na kondensatorze filtra osiągnie wartość wystarczającą do zadziałania przekaźnika. Zwykle trwa to około dwóch sekund, żarzenie szeregowe i polaryzacja punktu pracy. Można zauważyć, że grzejniki pięciu dolnych lamp 12B4 są połączone szeregowo. Odbywa się to tak, że napięcie 31,5V wymagane do napięcia żarzenia może być wykorzystane do polaryzacji siatki. Całe napięcie polaryzacji wynoszące około 25 V dla tych lamp jest wytwarzane przez selenowy prostownik. Polaryzacja siatki dla górnych lamp wyjściowych jest uzyskiwana z dzielnika napięcia. Składającego się z rezystora 82 kg i rezystora 15 kg. I te rezystory podłączone są do zasilacza, który używany jest do dolnych lamp wyjściowych. Potencjometr 10 kg służy do regulacji polaryzacji dolnych lamp 12B4A, tak aby w cewce drgającej głośnika nie było prądu stałego. Prąd spoczynkowy stopnia wyjściowego może wynosić od 50 do 100 mA w zależności od charakterystyki poszczególnych lamp 12B4A. Jedną z zalet zastosowania 10 lamp mocy jest to, że potencjometr 10 kg można ustawić tak, aby napięcie siatki dolnych lamp 12B4A było równe temu na górnych lampach 12B4A. Przy użyciu mA włączonego szeregowo z cewką drgającą głośnika, lampy mocy można zamieniać po kolei. aí Aby uzyskać minimalny odczyt prądu na mierniku. Precyzyjne ustawienie zera można następnie wykonać za pomocą potencjometru. Zaletą tej procedury jest to, że obcinanie wystąpi jednocześnie na dodatnich i ujemnych szczytach w punkcie przeciążenia sygnału wyjściowego. Lampa prostownicza 6X4 dostarcza napięcia nodowe dla lamp 6B8A, a także dla zewnętrznego przedwzmacniacza. Zapewnione jest również napięcie żarzenia dla 16. Napięcia te są dostępne we wskazanym na schemacie gnieździe oktalowym, wzmocnienie napięciowe wzmacniacza wynosi 6, dzięki czemu można go łatwo doprowadzić do pewnej mocy z użyciem większości przedsmacniaczy. Możliwości mocowe wzmacniacza. Jak dotąd nie wspomnieliśmy o możliwościach mocy wyjściowej wzmacniacza. Było to celowe. Wzmacniacze mocy są zwykle testowane z obciążeniem o stałej impedancji. Jednakże, jak dobrze wiadomo, głośnik o impedancji powiedzmy 16 ohmów będzie się znacznie różnił impedancją w całym spektrum częstotliwości audio. Ten rysunek to zmierzona charakterystyka impedancji własnego systemu głośnikowego autora, który składał się z głośnika RCA typu LC1A. Był ten głośnik zamontowany w obwodowie zamkniętej o objętości 10 stóp a to są 283 litry. Należy pamiętać, że impedancja waha się maksymalnie od 180 omów przy częstotliwości rezonansowej do minimalnych 18 omów. Jest to zmiana 10 do 1. Moc wyjściową w punkcie przeciążenia, w funkcji impedancji obciążenia przedstawiono na tym rysunku. Jest to moc dla wzmacniacza OTL, w którym zastosowano prostowniki germanowe lub selenowe. Dla porównania pokazano również konwencjonalny 30-watowy wzmacniacz wykorzystujący ujemne sprzężenie zwrotne. W tym sensie konwencjonalny, że wykorzystujący jako urządzenie wyjściowe transformator głośnikowy. Pamiętajmy, że to są czasy, gdzie wzmacniacze lampowe były codziennością. Ten rysunek przedstawia moc wyjściową w watach w funkcji częstotliwości dla dwóch wzmacniaczy, gdy zastosowano system głośników, którego charakterystyka wygląda tak. Należy pamiętać, że 30-watowy wzmacniacz z wyjściem transformatorowym przeciąży się przy mniej niż 6 watach przy 50 Hz. W porównaniu do ponad 15 watów ze wzmacniacza OTL. Przy normalnym słuchaniu w domu, nawet jeżeli używano jako źródła programu FM, dzisiaj pewnie byśmy używali płyty CD, wydawało się, że nigdy nie brakuje mocy wyjściowej. Potwierdziło to kilku przyjaciół pana watermana którzy zbudowali podobne wzmacniacze i używali ich z tak zwanymi systemami głośnikowymi niskoefektywnymi o wysokiej wierności. Autor uważa, że opisany tutaj wzmacniacz OTL z 16-omowym głośnikiem zdecydowanie dorównuje wydajnością konwencjonalnemu wzmacniaczowi 30-watowemu podczas odtwarzania materiału upytowego. Ponadto jest przekonany, że wzmacniacz OTL daje wyniki, które są zdecydowanie lepsze, gdy używany jest system głośników 32-omowych. Powyższe zostało wypowiedziane, ponieważ autor mocno odczuwa nieustanny wyścig o coraz wyższą moc wyjściową we wzmacniaczach mocy przeznaczonych do domowych systemów muzycznych o wysokiej wierności. Kilka lat temu 30-watowe wzmacniacze były uważane za przesadę. Obecnie widzimy 50, 70, a nawet 100-watowe wzmacniacze wprowadzane na rynek jako komponenty do domowych systemów muzycznych. Tu pobocznie wspomnę, że dla przykładu Macintosh ma wzmacniacz 2000W. Panowie redaktorzy z tego periodyku dopisali taką uwagę: We wzmacniaczu bez transformatora wyjściowego trudno jest uzyskać dużą moc wyjściową. Stwierdziliśmy, że nasz oryginalny, czyli ten z pierwszego artykułu, 10-watowy wzmacniacz jest więcej niż wystarczający w naszym salonie. Zwiększona moc wyjściowa obecnego wzmacniacza jest ustępstwem wobec obecnych standardów mocy. Pomiary. Pomiary odpowiedzi częstotliwościowej, odpowiedzi fali prostokątnej i zniekształceń harmonicznych dla obecnego wzmacniacza są podobne do tych z oryginalnej wersji wzmacniacza i nie będą tutaj powtarzane. Czytelnika odsyła się do pracy oryginalnej. Testy zniekształceń intermodulacyjnych nie zostały przeprowadzone na oryginalnym wzmacniaczu, ale zostały przeprowadzone na obecnym wzmacniaczu, ponieważ niezbędny sprzęt stał się dostępny. Zmierzone za pomocą analizatora Measurement Corporation model 31IM zniekształcenia okazały się mniejsze niż 1 10 od poziomu 1W do poziomu 10 W. Od 10 W do punktu, w którym na oscyloskopie jest zauważalne przesterowanie, zniekształcenie wzrasta stopniowo do wartości 30%. Wartości te obejmują szczątkowe zniekształcenia intermodulacyjne analizatora, które wynoszą 10%. Można więc powiedzieć, że do poziomu 10 W nie ma mierzalnych zniekształceń. I na koniec artykuł zawiera kilka wskazówek dla konstruktorów wzmacniaczy. Wzmacniacz jest prosty w budowie i regulacji. Nie ma tutaj żadnych sztuczek. Rezystory i kondensatory powinny być sprawdzane w miarę możliwości przed użyciem. Lampy należy przetestować pod kątem próżni i wewnętrznych zwarć. Potencjometr równoważenia przydźwięku powinien być ustawiony na minimalny przydźwięk bez sygnału wejściowego do wzmacniacza. Aby dokonać tej regulacji ucho słuchacza, musi być przyłożone do głośnika. Podsumowując, w opinii autora, przez użycie poprawionego modelu wzmacniacza beztransformatorowego z pierwszorzędnym sprzętem towarzyszącym, nie będzie już potrzeby zmieniania sprzętu grającego domowej instalacji w przyszłości. Z poprzedniego filmu mogliśmy się dowiedzieć, że wzmacniacze Fatermana były bardzo poszukiwane w Stanach Zjednoczonych, no i poza granicami tego kraju, więc. Myślę, że nie ma tutaj przechwałek. Ja sam nie budowałem wzmacniacza Fatermana do głośników, ponieważ leżało to poza zakresem mojego zainteresowania ze względu na koszty. Dzisiaj użycie 10 lamp mocy to spore koszty, ale są firmy, które produkują takie wzmacniacze OTL. Przykładem takiej produkcji może być firma Atmosphere ze wzmacniaczami jest 10 m 60 ma 1 Do wzmacniacza OTL w konfiguracji Fatermana jeszcze powrócimy, bo jest w tej chwili w produkcji. W moim warsztacie wzmacniacz sławkowy. Tak jak powiedziałem w poprzednim odcinku, nie wiem, kiedy mi się uda go złożyć. Nie mam zbyt dużo wolnego czasu, ale taki cel jest, więc spodziewajcie się w nieodległej przeszłości pomiary i opis konstrukcji takiego wzmacniacza do słuchawek. Gdybyście chcieli złożyć coś takiego do głośników, w internecie znajdziecie wiele przykładów realizacji wzmacniacza OOT Elfa z praktycznymi wskazówkami, jak go złożyć. W tym odcinku to tyle. Mam nadzieję, że. Ten krótki opis pozwolił Wam zrozumieć, jak ten wzmacniacz pracuje. Do następnego razu. Trzymajcie się. Jeden z widzów poprosił mnie, żebym zaprezentował wzmacniacz Timameloa z czterema lampami 6C33C w układzie OTL. Niestety z powodu praw autorskich nie mogę poświęcić wzmacniaczowi całego odcinka. Artykuł o tym wzmacniaczu ukazał się w Audio Express w 2010 roku i jest to wzmacniacz OTL. Tutaj Pan Tim Mello zaczął artykuł do dosyć ciekawym stwierdzeniem. Jeśli wydałeś 500 dolarów lub więcej na 5-metrowy egzotyczny przewód głośnikowy, to czy zastanawiałeś się, czy 300 metrów drutu albo 500 metrów drutu miedzianego w transformatorze ma jakieś znaczenie dla Twojego wzmacniacza? Transformatory wyjściowe oczywiście to duże urządzenia. Tam jest mnóstwo zwojów. Są to drogie komponenty po to, żeby móc przetwarzać wysokie częstotliwości, mają skomplikowany układ uzwojeń. Poza tym zniekształcają bas. Głównymi przyczynami tego są nasycenie rdzenia żelaznego oraz indukcyjność uzwojenia, która omija po prostu głośnik przy niskich częstotliwościach. Ponadto rezystancja uzwojenia marnuje nam moc lamp wyjściowych. To około 10% z reguły jest. Mamy potrzebę zastosowania dużo żelaza i dużo miedzi, żeby zminimalizować te problemy, ale te problemy wykluczają się wzajemnie. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest wyeliminowanie wzmac... ze wzmacniacza lampowego transformatora głośnikowego po prostu. Elementu, który na... przysparza nam bardzo wiele kłopotów. O tym mówiłem w większości filmów o wzmacniaczach HTL. Tutaj pan Tim. Mówi, że ten wzmacniacz jest bliski rozwiązaniu Fatermana. Niestety nie jest to prawda. Ponieważ ta katoda musiałaby pływać na obciążeniu. Sygnał wejściowy byłby podawany tutaj do katody z obciążenia. Czyli innymi słowy po prostu katoda byłaby łączona przez obciążenie do masy. A jak widzimy na tym schemacie mamy coś takiego, że sygnał wyjściowy podany jest na siatkę pierwszej triody. Więc nie jest to Faterman. I też w Watermanie było odwracacz fazy, był z podzielonym, z podzielonym obciążeniem. Tutaj mamy na długiej magonie ten odwracacz fazy zrobiony. Jak działa odwracacz fazy nie będę tłumaczył, co do stosownego filmu. Jest u mnie na kanale chyba ze trzy filmy na temat odwracacza fazy i na pewno pojawi się jeszcze jakieś. Tutaj ciekawym elementem jest ta neonówka. jest to zabezpieczenie. Przed wzrostem napięcia, przebicia między katodą a grzejnikiem w czasie gdy katoda nie jest rozgrzana i na anodzie mamy wysokie napięcie. Tutaj ta neonówka zabezpiecza nam głośnik przed pojawieniem się większego napięcia niż 90 V podczas uszkodzenia którejś z tych lamp sterujących. Ten rezystor zwiera po prostu siatkę do masy. Gdyby nie było podłączonego tutaj żadnego obciążenia. Wiadomo, że jak nie płynie prąd w obwodzie siatkowym z reguły tak jest, chyba że w AB2 pracujemy, albo w B2 pracujemy w takiej klasie, to wtedy tam płynie jakiś prąd, ale w AB1 nie płynie, więc ten potencjał będzie na potencjale masy, nawet jeżeli będziemy mieli 1 mega. Jak to działa? Sygnał wejściowy podawany jest na siatkę przez dzielnik napięcia oraz podawany jest także ze zciążenia zwrotnego sygnału z obciążenia. Sygnał zamykany jest do ujemnego napięcia minus 430 V, czyli do potencjału ujemnego przez właśnie ten tutaj rezystor. Czyli tak jak mówiłem wcześniej, katoda nie pływa na obciążeniu. No i tutaj mamy układ odracania fazy. Zwarta jest siatka drugiej lampy do masy. Na wspólnym rezystorze, jeżeli wzrasta prąd na tej lampie, to na tej lampie prąd maleje. Tutaj mamy ustawienie balansu. I wyjście z Anod jest sprzężone przez kondensatory i rezystory dla niskich tonów, tutaj sprzężenie DC i sprzężenie RC. I co jeszcze? Ciekawym elementem zaczerpniętym z Fatermana, odwróconego dokładnie Fatermana, jest to, żeby skrzyżować sygnały i podać z górnej lampy na dolną lampę tutaj, a z tej dolnej lampy podać na tą górną. Czyli tak jak w w Fatermanie, wtedy mamy. Pracę tych lamp jako wtórniki katodowe. Gdyby było zastosowane oczywiście spełniane wcześniej sprzężenie. Te lampy są sterownikami i też pracują na długim ogonie. Tutaj ustawiamy wjazd siatek tych lamp, czyli punkt polaryzacji tych lamp, bo to jest jakby źródło prądowe. Tutaj odnosząc się do artykułu można powiedzieć, że prąd przez te lampy do 400 mA i wtedy ich anody rozpraszają po 60 W. Daje to najniższe zniekształcenie, ale skraca żywotność lampy. Można jednak wydłużyć tą żywotność tej lampy, na przykład o kilka lat, przez zmniejszenie prądu płynącego przez tę lampę, na przykład do 200 mA. To też zmniejsza ilość ciepła wytwarzanego przez wzmacniacz. Pentody tutaj, w tym stopniu sterujący są użyte po to, żeby nie używać na przykład w kaskodzie triod, bo pentody mają większe wzmocnienie. Poza tym są źródłami prądowymi. To zapewnia symetrię w obrębie stopnia wyjściowego tutaj. I kolejną zaletą tej pentody jest to, że nie ma pojemności millera, tak jak w triodzie. Dlaczego? Bo mamy po prostu pomiędzy tą elektrodą a nodą siatkę ekranującą. Zwiększa to szerokość pasma tego stopnia, stabilność, jeżeli zastosujemy sprzężenie zwrotne. Niestety wadą tego rozwiązania jest to, że te elementy wytwarzają więcej nieparzystych, harmonicznych niż te elementy. Pociechą jest to też, że F86 jest to lampa skonstruowana specjalnie do zastosowań audio, na przykład do wzmacniaczy mikrofonowych. Więc nie jest tutaj tak źle. Zresztą Kład 2 miał na wejściu taką lampę. Lampa V4 jest to wtórnik katodowy, oznacza to, że między katodą a siatką występuje 100% sprzężenie zwrotne, ujemne sprzężenie zwrotne, czyli ten stopień ma, ten element ma wzmocnienie mniejsze od jedności i zwiększoną impedancję wejściową, a zmniejszoną wyjściową. V5 niestety nie jest turnikiem katodowym, a anodowym, i żeby miał takie samo wzmocnienie jak to i impedancję wyjściową, musi mieć 100% ujemnego sprzężenia zwrotnego między anodą a siatką, i realizowana jest to za pomocą rezystora R13. Tutaj też napięcia stałe na anodach tych dwóch lamp nie są identyczne. Ale to nie ma większego znaczenia, ponieważ dla danego napięcia siatki, metody mają tendencję do wytwarzania prądu anodowego, który jest w dużej mierze niezależny od napięcia anodowego. No i to jest w końcu źródło prądowe, tak. O tym rezystorze już mówiłem. Po prostu jest to zapewnienie tego, że podczas rozgrzewania siatka tej lampy jest na potencjale masy. Poza tym, gdyby nie było podłączone obciążenie, no to wiadomo, rezystor zapewnia nam to zabezpieczenie. Układu zasilacza Wam nie pokażę ze względu na wspomniane prawa autorskie, ale jak widzimy mamy symetryczne napięcie plus minus 150V oraz napięcie minus 430V, które łączymy na katody. I tutaj też. Czy ten wzmacniacz jest dobry czy nie, nie mi ocenia z tego względu, że go nigdy nie słyszałem. Mogę się tylko dowiedzieć to co jest napisane na różnych forach, gdzie jest chwalony ten wzmacniacz. To jest dosyć ciekawa konstrukcja. Niestety nie jest to Fatterman, tak jak tutaj zarzekał się pan Tim. I tak gdybyście w przyszłości mi proponowali omówienie jakiegoś wzmacniacza, to chciałbym zastrzec sobie, że nie wszystko będę omawiał, nie wszystkie wzmacniacze. Tych urządzeń na rynku jest bardzo dużo. Większość opiera się na podobnych samatach. Czasami są dodawane właśnie takie rozwiązania jak źródło prądowe. Nie jest sposób w tak małym kanale jak mój, prezentować wszystkich wzmacniacze lampowych. Problemy są z prawami autorskimi, nie wszystkie konstrukcje przecież powstawały w latach 50. czy 60. Ja zajmuję się głównie tymi, które, do których prawa autorskie już wygasły, do których patenty powygasały i ewentualnie ich autorzy udostępnili schematy czy też opisy urządzeń na prawach użytku dozwolonego, czyli do omówienia właśnie tak jak teraz w tej chwili omawiam ten wzmacniacz. Mówię to po to, żebyście uniknęli rozczarowania, kiedy na przykład, nie wiem, zaproponujecie mi jakiś wzmacniacz, markę znaną, lubianą, proszę to omówić. Też nie mam możliwości, nie wiem, dostania takiego wzmacniacza, zakupu. To wszystko jest drogie. Także, a ja mam skromny budżet na prowadzenie tego kanału, także wybaczcie, jeżeli Was rozczaruję i czegoś Wam nie zaprezentuję, co byście chcieli zobaczyć. To wszystko, trzymajcie się na razie.